Niektórzy działacze Konfederacji zarzucają panu powiązania z PO i z PiS-em. W sieci można znaleźć komentarze, że nie jest pan nową jakością w polityce, ponieważ zasiada pan w radach nadzorczych, które są pośrednio zarządzane przez osoby związane z SLD i PO. Bardzo się cieszę, że pan o to pytał, to są ważne rzeczy. Czy pana żona zasiada w radach nadzorczych? Takie pytania również pojawiają się w sieci. Znaczy, ja muszę powiedzieć szczerze, że myślę, że te osoby, które takie kłamstwa i manipulacje wprowadzają dzisiaj i okłamują Polaków w tak bezczelny sposób i zarzuciło mi się, że ja budowałem Biedronki, dawałem pozwolenia na budowę Biedronek, czy Lidli, czy innych rzeczy. Naprawdę uważajcie, z kim macie do czynienia, bo to jest człowiek, który kłamie i manipuluje. My na pierwszym miejscu jako Polska musimy stawiać na Polaków. Nie może być tak, że rodzina z innego państwa jest ważniejsza w danym kraju, tak jak na przykład w Polsce, niż polska rodzina. Patrząc na pana Załęskiego, ja po prostu wiem, z kim mam do czynienia. To jest człowiek systemu, to jest człowiek sił globalnych, pana Sorosza, Światowego Forum Ekonomicznego. Jaki jednak macie pomysł na uzdrowienie służby zdrowia? Jeśli będziecie mieć wpływ na politykę, czy będziecie dążyć do tego, aby pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które doprowadziły do paraliżu służby zdrowia w czasie pandemii. Michał Wawer tak o panu się wypowiadał. Postać niezwykle barwna, bo dawny działacz Platformy, prezydent z poparciem PiS-u, obecnie koncesjonowany antyszczepionkowiec obozu władzy. Najlepsze, panie redaktorze, jest to, że zauważyłem taką rzecz. Rozmawiamy z prezydentem Siemianowic Śląskich i liderem ruchu Polska jest jedna, Rafałem Piechem. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Premier Ukrainy w ostatnich dniach oskarżył Polskę o populizm i nieprzyjazne działanie. Chodzi o tranzyt ukraińskiego zboża do Polski. Jakby pan skomentował te oskarżenia? Panie redaktorze, sytuacja dla mnie jest kuriozalna od samego początku. No, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby rząd składający się z patriotów pozwolił na to, żeby wypierać polskich rolników, polski produkt, czy nasz drób, czy nabiał, czy zboża i tak naprawdę poświęcić polskich rolników na rzecz rolników z innego państwa. Tutaj patrz, Ukraina. No niestety tak sytuacja wygląda od ostatnich kilkunastu miesięcy. Cała żywność, zboże, mleko się wylało, to zboże już przyjechało do Polski. Tak naprawdę rynek polski jest zalany drobiem, nabiałem, owocami miękkimi. Nasi rolnicy dzisiaj leżą, więc dla mnie sytuacja jest kuriozalna. I tak naprawdę dzisiaj to, że oni chcą dzisiaj bronić naszego zboża, to już jest tylko i wyłącznie kampania i polityka. Tak, a słowa ukraińskiego premiera, bo były dosyć mocne, a my jako Polska pomagaliśmy i pomagamy Ukrainie. Ja myślę, że tylko potwierdza się, panie redaktorze, to, co ja mówiłem od samego początku, że my na pierwszym miejscu jako Polska musimy stawiać na Polaków. Nie może być tak, że rodzina z innego państwa jest ważniejsza w danym kraju, tak jak na przykład w Polsce, niż polska rodzina. My żyjemy w Polsce, musimy stawiać na Polaków, oczywiście pomagając innym w ich trudnej sytuacji. A tu wyglądała sytuacja zupełnie inaczej. Odsunęliśmy na bok naszych rodaków, a postawiliśmy inny kraj na pierwszym miejscu. Oczywiście należy się pomóc, ale nigdy nie kosztem naszego państwa. To jest po prostu, dla mnie to jest zdrada stanu. I tu jeszcze niby tyle pomogliśmy, a tu takie teraz mocne słowa ze strony, z rządu ukraińskiego. Panie redaktorze, nie dziwi mnie to w ogóle. Patrząc na pana Załęskiego, ja po prostu wiem, z kim mam do czynienia. To jest człowiek systemu, to jest człowiek sił globalnych, pana Sorosza, Światowego Forum Ekonomicznego, więc no, po prostu wypełniają agendę 2030. Ruch Polska jest jedna, przygotowuje się do wyborów. Wstępne założenia gospodarcze już znamy. Jaki jednak macie pomysł na uzdrowienie służby zdrowia? Bo na przykład aktualnie idąc prywatnie do lekarza, zabieg wykonuje się w kilka miesięcy, a na NFZ czeka się nawet kilka lat i to w tej samej placówce. To znaczy, co do NFZ-u, powiem szczerze, to jest dużo głębszy problem, bo jedna kwestia to jest kwestia leczenia, ale druga strona to jest kwestia samego szpitalnictwa, szpitalów powiatowych, o których ja często mówię, bo jako prezydent miasta mam pod sobą szpital miejski, to jest spółka,
100% udziałów ma miasto. I tutaj sytuacja jest dramatyczna, bo szpitale powiatowe się wykrwawiają. Mamy tak naprawdę w Siemianowicach około 10-11 milionów straty rok w rok. I z czego to się bierze? Nie ze złego zarządzania, bo zarządzają prezesi bardzo dobrze szpitalami powiatowymi w Polsce, tylko to się bierze z niedoszacowania procedur. Okazuje się, że NFZ jest dzisiaj monopolistą i my musimy doprowadzić do pewnej konkurencyjności. Czyli trzeba wprowadzić takie rozwiązania, że tak jak mamy na przykładzie chociażby ubezpieczalni, PZU jakaś jeszcze mamy i one między sobą konkurują. I dzięki temu te oferty są korzystne. Gdybyśmy mieli tylko jeden podmiot, który ubezpiecza powiedzmy wszystkie samochody, no to oni by byli monopolistą. Więc to przede wszystkim trzeba zmienić. Musi wejść pewna konkurencyjność i wtedy będzie walka też i o pacjenta. Ja myślę, że to jest oczywiście jedno z wielu rozwiązań, które będziemy wprowadzać, ale to chcielibyśmy przedstawiać już w późniejszym czasie, żeby też nie odkrywać wszystkich kart. Jeśli będziecie mieć wpływ na politykę, czy będziecie dążyć do tego, aby pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które doprowadziły do paraliżu służby zdrowia w czasie pandemii? Myślę tu między innymi o ministrze zdrowia Adamie Niedzielskim. Ja zawsze podchodzę do tego tak, jako też katolik, człowiek i zresztą organizacja, która stawia na te najwyższe wartości Bóg, rodzina, ojczyzna. To jest dla nas najważniejsze, więc ja nie mogę nienawidzić. Ale czym innym jest nienawiść, a czym innym jest sprawiedliwość? Ja myślę, że każda osoba, która doprowadziła do tego, że sytuacja w Polsce jest dzisiaj tak dramatyczna, chociażby pod względem braku leczenia w czasie COVID-u, to o czym często mówiliśmy, to co nas tak naprawdę bardzo mocno oburzyło, to jest jedna rzecz. No ale druga rzecz to jest też, panie redaktorze, gospodarka nasza, czyli górnictwo, cały nasz przemysł. Ja myślę, że to wszystko trzeba rozliczyć, nie na zasadzie nienawiści, ale sprawiedliwości. Więc sprawiedliwość musi być. Ja myślę, że Polacy muszą usłyszeć prawdę, co się stało od 1989 roku w Polsce, jak zniszczono poszczególne sektory, gałęzie przemysłu, czy to górnictwo, hutnictwo, rybołówstwo, to zresztą o czym mówiłem też na naszym konwencie, przemysł włókienniczy, stocznie. Nie ma drugiego takiego państwa na świecie, oprócz afrykańskich państw, nie ma takiego i w Europie, gdzie rząd jakikolwiek pozwoliłby na to, żeby zniszczyć całkowicie swój przemysł. Ludzie dzisiaj nie zdają sobie sprawy, panie redaktorze, z jednej rzeczy, że Polska staje się kolonią. I to jest przerażające. Ludzie myślą tak, przychodzą, wpływają dotacje z Unii Europejskiej, na razie jest dobrze. Oni sobie nie zdają sprawy, że za kilkanaście miesięcy otworzą im się oczy, że my nie mamy nic. Jesteśmy po prostu niewolnikami w swoim kraju. Pytanie, czy w swoim kraju, bo na pewno nie jesteśmy prowadzeni przez polskich polityków, patriotów. Niektórzy działacze Konfederacji zarzucają panu powiązania z PO i z PiS-em. Na przykład Michał Wawer tak o panu się wypowiadał. Postać niezwykle barwna, bo dawny działacz Platformy, prezydent z poparciem PiS-u, obecnie koncesjonowany antyszczepionkowiec obozu władzy. Najlepsze, panie redaktorze, jest to, że zauważyłem taką rzecz, że ci ludzie wszyscy, którzy będą nas atakować, oni za bardzo nie mają się czego uczepić. Szukają różnych afer. No, za bardzo nie mają czego. Jako człowiek poza układem, bo jesteśmy całkowicie, ja jestem poza układem, człowiek, który pochodzi od samego początku z Siemianowic Śląskich, urodzony tutaj, kończyłem szkoły tutaj. Także kończąc studia, ja o tym mówię zresztą dając świadectwo zawierzenia, bardzo często już o tym mówiłem, o mojej historii, że kończyłem studia w 2005 roku i wtedy miałem takie poczucie, żeby zająć się też, podziałać w polityce i faktycznie rozpocząłem, przez rok czasu byłem w Platformie Obywatelskiej, działałem tam, pomagałem jednemu kandydatowi, który wtedy kandydował do Sejmu, byłem w jego sztabie wyborczym i działałem tam tak naprawdę chyba przez 12 czy przez 13 miesięcy. Startowałem do Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich, wtedy nie zostałem radnym. To był bodajże 2006 rok, czyli 2005-2006 to był taki krótki epizod w Platformie Obywatelskiej. To były zresztą początki
ja nie wiedziałem wtedy, czym jest Platforma Obywatelska, nie wiedziałem, czym jest PiS, nikt z nas tego nie wiedział. Byłem wtedy 25-letnim młodym chłopakiem i to była taka przygoda i wiedziałem, że działalność partyjna nie jest dla mnie, dlatego po roku wycofałem się i zacząłem działać już jako samorządowiec bezpartyjny w Siemianowicach Śląskich. A co do PiS-u, nigdy nie byłem członkiem PiS-u i nigdy nie wystawiał mnie PiS do wyborów. Ja specjalnie nawet poprosiłem o takie zaświadczenie z Urzędu Miasta. Jedna kadencja, jak i druga startowałem z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic i Rafał Piech. Całkowicie niezależnie. W 2018 roku PiS, widząc, że mam mocną pozycję, nie wystawił swojego kandydata i poparł mnie. Powiedzmy sobie szczerze, w 2018 roku to był czas, kiedy jeszcze większość z nas, jeszcze nawet ludzie, którzy dzisiaj popierają PJJ, wcześniej popierali PiS. Ja też współpracowałem z wojewodą, miałem dobre relacje, bo byłem przekonany, że to jest prawdziwa prawica, że to są właśnie ci ludzie, którzy odbudują Polskę. A jak nam potem pokazał 2020 rok, 2021, no wyszła cała prawda, tak? Z kim mamy do czynienia. I to był czas, kiedy się zorientowaliśmy, że mamy do czynienia z ludźmi, kolejną opcją tak naprawdę po okrągło stołową, no, która niszczy naszą gospodarkę. Pan Maciej Maciak jest dziennikarzem, jest też liderem takiego ruchu, ruch dobrobytu i pokoju. I tak właśnie, to jest jego pytanie, bo niedawno nagrał na ten temat odcinek. Kilka lat temu wygrał pan wybory prezydenckie z poparciem PiS-u, to właśnie przed chwilą o tym rozmawialiśmy, no ale on tutaj się pyta, ten Maciej Maciak, czy były jakieś uzgodnienia, obietnice, rozmowy partyjne, na jakiej zasadzie otrzymał pan to poparcie PiS-u wtedy? Żadnych obietnic, żadnych deklaracji nie było. Ja nie rozdaję żadnych stanowisk. U nas działa to zupełnie inaczej. Jak sobie ktoś prześledzi chociażby drugą kadencję, to zobaczy dokładnie, że moi zastępcy prezydenta, czy to jedna pani prezydent, czy druga, to są osoby bezpartyjne. Sekretarz jest osobą bezpartyjną, skarbnik jest osobą bezpartyjną i ja byłem osobą bezpartyjną do momentu, kiedy nie założyliśmy partii PJJ. Jestem przewodniczącym tej partii, więc absolutnie nie było żadnych konszachtów, żadnych układów. Oni wiedzą i to na pewno też wiele osób bolało w Siemianowicach Śląskich, że ja się nigdy nie układałem, że jestem jak otwarta księga od samego początku i to myślę jest największy problem, bo każdy sądzi po sobie, panie redaktorze. Poseł Michał Wawer, wcześniej wspomniany, zarzucił też panu, że pojawia się pan na wydarzeniach z działaczami Solidarnej Polski. Tymczasem posłanka Siarkowska właśnie przeszła z Solidarnej Polski do Konfederacji. Niegdyś posłanka Siarkowska też należała do ruchu Polska jest jedna na samym początku. Dlaczego wasze drogi się rozeszły i co pan sądzi o tym właśnie, o tym transferze z Solidarnej Polski? Poznałem dobrze panią poseł Siarkowską i muszę powiedzieć, że to jest osoba o dużych wartościach, która na pewno szuka swojego miejsca. Dlaczego nasze drogi się rozstały? Dlatego, ponieważ ja od samego początku stwierdziłem, że tworzymy PJJ po to, żeby walczyć z segregacją sanitarną, żeby nie było tych przymusów wszystkich. I ja się chciałem tylko do tego ograniczyć. Więc pani Siarkowska, no Ania, bo znamy się, przecież jesteśmy na ty, no jednak tutaj liczyła, że stworzy się z tego ruch polityczny, a ja cały czas od tego uciekałem. Uciekałem, to znowu do mnie wracało. Tylko to za długo trwało, no i przypuszczam, że ta niepewność też spowodowała, że pani poseł wybrała inną drogę. No teraz też usłyszeliśmy, że będzie startowała z list Konfederacji, więc ja mogę tylko życzyć powodzenia pani poseł, bo tak jak mówię, jest to osoba uczciwa, to nie jest osoba układu, absolutnie nie, więc widząc też, co na pewno dzieje się w PiS-ie, co się dzieje po tej prawej, pseudo prawej stronie, no widziała tą obłudę, widziała to zakłamanie i stąd na pewno też to odejście z PiS-u, z tego klubu PiS. Tak to mogę tylko skomentować, a to, że nie jesteśmy razem, to tak jak mówię, to tylko dlatego, że ja bardzo długo uciekałem od tej wielkiej polityki, nie chciałem w to iść. Ona sama się upomniała i w końcu Polacy przekonali nas, żeby jednak tworzyć tą siłę polityczną, więc ja wiem, że to nie jest moje, bo ja 3 razy uciekałem od tego, a to 3 razy do mnie wracało, więc wiem, że idziemy właściwą drogą.
W sieci można znaleźć komentarze, że nie jest pan nową jakością w polityce, ponieważ zasiada pan w radach nadzorczych, które są pośrednio zarządzane przez osoby związane z SLD i PO i za to pobiera pan niemałe pieniądze. Jakby pan to skomentował? Bardzo się cieszę, że pan o to pytał. To są ważne rzeczy, bo niestety pojawiają się dzisiaj tacy, czasem można nazwać hochsztaplerzy, karierowicze, ludzie, którzy bardzo zakłamują rzeczywistość. W radach nadzorczych jestem chyba od czterech albo od co najmniej od czterech lat i w jednej i w drugiej. W jednej radzie moje wynagrodzenie to jest 2350 zł, w drugiej 2450 zł. Panie redaktorze, jedna ważna rzecz. Prezydent miasta, który jest katolikiem, który jest człowiekiem uczciwym, nie przysięgał ubóstwa. Więc ja nie kradnę, ja działam uczciwie. Wynagrodzenie prezydentów, bo dotyka się też mojego wynagrodzenia. Wynagrodzenie prezydentów przez 7 lat to było 7,5 tysiąca netto na rękę. Półtora roku temu podnieśli te widełki. Dzisiaj prezydent miasta zarabia około 13,5 tysiąca netto, czyli przelew na konta. 20 tysięcy brutto, 13 500 to jest przelew na konto. To jest dużo, to jest duże wynagrodzenie, ale to jest wynagrodzenie prezydenta miasta, który pracuje kilkanaście godzin dziennie. Ja pamiętam początki prezydentury, to czasem było nawet 18-19 godzin, kiedy żona już nie wiedziała, co się dzieje, godzina 23, a ja na Messengerze komentowałem rzeczy, pisałem z mieszkańcami. Więc to naprawdę nie jest 8 godzin, tylko to jest kilkanaście godzin ciężkiej pracy, a przynajmniej na pewno i pierwsza, i początek drugiej kadencji. No teraz ta sytuacja się unormowała, już inaczej się zarządza, jak człowiek już ma też większe doświadczenie, już aż tak się nie stresuje tym wszystkim, ale to jest oficjalna rzecz. Od 9 lat jest oświadczenie majątkowe. Ja mówiłem o tym Polakom, że jest to do wglądu, można sobie zobaczyć. Te 20 tysięcy brutto razy 13 pensji, bo prezydent, jak i każdy urzędnik, ma też 13. Ja nie pobieram żadnych nagród dodatkowych, więc ta kwota może wydawać się duża, bo to jest kwota brutto. Jak się odejmie od tego wszystkie ZUS-y, podatki, no to się okazuje, że jest to przelew 13,5 tysiąca miesięcznie na rękę dla prezydenta miasta, dla prezydentów miasta w całej Polsce. I oczywiście to jest duże wynagrodzenie, ale to jest też ogromna odpowiedzialność. No i do tego te dwie rady nadzorcze, ja myślę, że to nie jest przestępstwo, jeżeli... Proszę pamiętać, że samorządowcy działają zupełnie inaczej niż partie polityczne. Każdy ma jakieś poglądy. Jeden popiera bardziej lewicę, drugi prawicę i tak dalej, ale my jako prezydenci współpracujemy ze sobą. Pomijamy. Ja często mówiłem też radnym, ja nie patrzę na szyldy partyjne. My musimy patrzeć na dobro mieszkańców, a nie na dobro partii w mieście. W sytuacji, kiedy mówimy o polityce ogólnopolskiej, no to już górę biorą partie polityczne, ale samorządowo patrząc wygląda to zupełnie inaczej i to muszą też ludzie zrozumieć, że jeżeli ktoś ma doświadczenie w zarządzaniu, no to jest poproszony też czy przez innego prezydenta, żeby mógł wspomóc, zweryfikował, jak funkcjonuje spółka. I my w ten sposób działamy, więc będąc w tych spółkach też mogę jakiś swój wkład wnieść. A to nie jest wynagrodzenie jak w spółkach Skarbu Państwa, że zarabia się po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, tylko tak jak mówię, w jednej radzie 2300 miesięcznie i w drugiej radzie 2450 zł miesięcznie. I to jest moje wynagrodzenie. Czyli każdego miesiąca około 5 tysięcy, mówimy o netto. Netto 13,5 tysiąca i w jednej 2300 i w drugiej 2450. Czy pana żona zasiada w radach nadzorczych? Takie pytania również pojawiają się w sieci. Znaczy, ja muszę powiedzieć szczerze, że myślę, że te osoby, które takie kłamstwa i manipulacje wprowadzają dzisiaj i okłamują Polaków w tak bezczelny sposób, na pewno mam nadzieję, że będzie taka sytuacja, że jak zobaczą 200 tysięcy wyroku sądowego za pomówienia i kłamstwa, przekazanie na rzecz jakiejś fundacji, to te osoby, myślę, pójdą po rozum do głowy. Bo bardzo mi się nie podoba to, jak ludzie, którzy jawią się jako ludzie stojący po stronie prawdy, a wprowadzają tak Polaków w błąd, ich okłamują. Ja sobie nawet przygotowałem taką listę, żeby to u pana tutaj też zdementować, żeby ludzie się zorientowali, z kim mają do czynienia. Moja żona nie jest członkiem żadnej rady nadzorczej. Był taki krótki czas, że była w jednej radzie nadzorczej w Katowicach. To już było dawno. Nie jest. Jest tylko wiceprezesem w spółce wodociągowej poza miastem, poza Siemianowicami.
Ja się zastanawiam, wie pan, czasem nad tymi zarzutami, że żony prezydentów, wiceprezydentów, się okazuje, że powinny, nie wiem, albo pracować poza granicami, bo gdziekolwiek pójdzie do pracy, to od razu jest powiązanie, załatwił jej pracę, albo załatwiła mu pracę, bo żona jest w polityce czy mąż. No nie można w ten sposób patrzeć. To jest takie też krzywdzące, ale za te kłamstwa, gdzie się też przy okazji angażuje w to moją żonę, gdzie nie jest członkiem żadnej rady nadzorczej, tylko ma stanowisko wiceprezesa w spółce wodociągowej i to jest wszystko. I tak samo są oświadczenia majątkowe, wszystko jest do wglądu, to wszystko jest jak otwarta księga i też ludzie potem w komentarzach, wie pan, posyłają takie informacje, w ilu radach pana żona jest, w ilu pan jest i to się tak zakłamuje rzeczywistość i robi się z kogoś jakiegoś człowieka zachłannego, nieuczciwego, co jest bardzo nie w porządku, uważam. Przygotował sobie pan tutaj jakieś punkty, to proszę przedstawić. Ja bym chciał kilka rzeczy powiedzieć. Już o tym starcie i poparciu PiS-u mówiłem. Kolejna rzecz, kłamstwo, jakie się pojawiło, że mówię o równym traktowaniu, o wolnym rynku, o Biedronkach, o Lidlach, że tak naprawdę dlaczego nie ma polskich marketów. I zarzuciło mi się, że ja budowałem Biedronki, dawałem pozwolenia na budowę Biedronek, czy Lidli, czy innych rzeczy. Ja sobie to specjalnie zweryfikowałem, wie pan, żeby obnażyć tego człowieka, który w tak perfidny sposób próbuje manipulować, zakłamywać rzeczywistość. Przez te 9 lat nie wydawałem żadnego pozwolenia na tego typu marketing w Siemianowicach Śląskich. Wszystko działo się przed 2014 rokiem, czyli zanim byłem prezydentem. Kolejna rzecz. Wywleka mi się, że dom, który mam, jest oczywiście pod hipoteką. Musiałem specjalnie wziąć 366 tysięcy hipoteki, także nie kupiłem sobie domu za gotówkę, bo mnie na to nie było stać. I podaje się informację, że te działki, które tutaj były, były wcześniej polem, a ja zmieniłem plan specjalnie zagospodarowania przestrzennego pod budowlankę, żeby sobie postawić dom. I kolejne, wie pan, kłamstwo, bo też sobie to zweryfikowałem. Pozwolenie i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na tych terenach była w 2011 roku. Ja wtedy nie byłem prezydentem, byłem w opozycji do tamtego prezydenta, więc nie miałem w ogóle związku ze zmianą tego planu. Ja nie miałem pojęcia, że ja w ogóle tu będę mieszkał. Więc to jest kolejne kłamstwo tego człowieka i tych ludzi, których on też wprowadza w błąd. Ja myślę, że państwo powinniście, mając już te informacje, które wam podaję i wiecie, że to jest kłamstwo, mogę wam to nawet na piśmie przygotować, jeżeli macie taką wolę. Naprawdę uważajcie, z kim macie do czynienia, bo to jest człowiek, który kłamie i manipuluje. Oświadczenie majątkowe już mówiłem. Pojawia się też informacja o działce, jaką zakupiłem w oświadczeniu majątkowym za 20 tysięcy złotych. To jest działka na wsi, 950 metrów. To nie jest działka w Siemianowicach, bo w Siemianowicach są zupełnie inne ceny, więc tutaj to jest też kolejna manipulacja, żeby pokazać, że ktoś nieuczciwie działa. No i oczywiście też się pojawiła informacja na temat szafarza, że jestem szafarzem Komunii Świętej. Szafarzem byłem w 2013 roku, 2012-2013, przez dokładnie chyba 14 miesięcy. Nie jestem szafarzem, już nigdy do tego nie wrócę, nigdy nie będę. To był krótki epizod 11 lat temu. I tak, ale to tak, wie pan... Nie wiem, po prostu różne rzeczy ludzie wyciągają, więc warto takie rzeczy... Mówię, Rafał Piesek jest jako otwarta księga, jestem człowiekiem uczciwym. Zarzuca mi się, że w masce chodziłem, że zarządzenia wprowadzałem, zamykania placów zabaw. To też jest ważna, wie pan, informacja. To też ludzie muszą wiedzieć, że przecież Rafał Piech w kołysce, jak się urodził, był w łóżeczku, to mama mu nie powiedziała, synku, no słuchaj, za 40 lat, wiesz, pojawi się taki COVID, uważaj, bo to będzie, wiesz, jakaś tam manipulacja czy coś i to będzie jakiś wirus z laboratorium. No nie wiedzieliśmy o tym, przecież czy pan, czy ja, nikt z nas na początku nie wiedział, każdy był wystraszony. Dopiero po pewnym czasie weryfikowaliśmy to wszystko i chyba jako jedyny prezydent w Polsce, kiedy już miałem pewność, że coś jest nie tak z tym eksperymentem medycznym, że chcą wprowadzić przymusy, segregować nas, 25 września 2021 sprzeciwiliśmy się temu właśnie, tworząc ruch Polska jest jedna. Więc kiedy miałem już pewne informacje, wtedy mogłem już zadziałać. Ja też nie mogłem sobie pozwolić
pozwolić na to. Ludzie muszą zrozumieć, że jestem prezydentem miasta i odpowiadam za bezpieczeństwo w Siemianowicach Śląskich, więc ja musiałem mieć pewne dowody na to wszystko, żeby wystąpić. Dlatego jak otrzymujecie Państwo też jakąś informację, że maska jakaś założona była na początku, no na pewno była, bo to były początki. Nikt nie wiedział, co to jest. Kiedy miałem pewność, od tamtego czasu zacząłem bardzo mocno z tym walczyć i będę walczył o nasze prawa, o naszą wolność i godność do końca moich dni. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia.